Witajcie kochani, zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca kwietnia, który będzie znowu bardzo intensywny, ale także kolejny miesiąc maj. Rozpoczynamy nowiem w znaku barana, następnie dochodzi do bardzo intensywnej konstelacji koniunkcji Marsa z Saturnem w znaku wodnika. 12 kwietnia druga szczególna konstelacja, Jowisz łączy się z Neptunem w znaku ryb. Obie planety czują się bardzo dobrze w tym znaku. Z jednej strony jest to konstelacja wysoko spirytualna, wysoko duchowa, mająca spełnić i zrealizować marzenia i życzenia. Z drugiej strony niestety może oznaczać zagubienie, może oznaczać nieszczęście, może oznaczać wygnania, rezygnację, wyjazdy, kapitulacje, zagubienia czy też poszerzenia nieszczęścia i mgły. Pod koniec miesiąca 30 dochodzi do drugiego nowiu z pierścieniowym zaćmieniem Słońca w znaku byka i ten nów jest wyjątkowy, ponieważ jest w koniunkcji do Urana. Takie konstelacje mieliśmy przed 84 laty, czyli miesiąc jest napełniony wysoko intensywną, nawet bym powiedziała znowu ekstremalną energią i dzisiaj będę omawiała, jakie szanse, jakie możliwości mają wszystkie znaki zodiaku. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Prognozę miesiąca kwietnia. Co się będzie działo? U Was bardzo ważne wydarzenie. Ponieważ miesiąc kwiecień rozpoczynamy nowym w znaku barana w opozycji, tematem takim głównym przez połowę miesiąca, czy też od nowiu do nowiu, będą przede wszystkim relacje. Nów księżyca w znaku barana sygnalizuje pojawienie się nowych osób, pojawienie się nowych współpracowników, kontaktów, nowych kontaktów, nowych znajomości wszelkiego rodzaju, czy to prywatnie, czy to zawodowo. Ponieważ Słońce znajduje się w znaku barana do 20 kwietnia, ten właśnie sektor jest oświetlony i tutaj musisz spodziewać się z jednej strony bardzo dużo propozycji, bardzo dużo zainteresowania, z drugiej strony ponieważ jest to także Merkury, znajduje się także tutaj w tym znaku do 11 kwietnia, może chodzić właśnie o biznesy, może chodzić o biznesy, może chodzić o interesy, może chodzić o współpracę wszelkiego rodzaju, może chodzić o tematy zarabiania pieniędzy, ale jest to związane z czymś nowym, z czymś pionierskim, z czym może czegoś jeszcze nie robiłeś, co może Cię nawet zaskoczyć i tutaj potrzebna będzie szybka reakcja, tak? Czy to zaczynam, czy wchodzę w to, czy jestem zainteresowany, czy potrzebuję tą osobę. Na pewno otwierałabym się na kontakty wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi o biznesy, interesy, jeżeli chodzi prywatnie. Oczywiście jest tutaj czas także zakochania, czy też dla singli poznania jakichś bardzo interesujących osób, ale na pewno, ponieważ znajdujemy się już w korytarzu zaćmień, musisz mieć w pamięci, że od 1 kwietnia do 16 maja jesteśmy w korytarzu zaćmień i wszystkie decyzje, wszystkie sygnały, wszystkie impulsy, czy też co tutaj będzie Tobie zaproponowane, ma charakter stały, nieodwracalny i może wpłynąć na radykalne zmiany życiowe. Ten sektor siódmego domu, czyli relacje, partnerstwa, otoczenia, współpracę, może być także ludzie, którzy będą wchodzić w Twoje życie teraz, czy też pojawią się nagle i nieoczekiwanie z jakąś propozycją, dają Ci także sygnały, co Ty masz zmienić w sobie, na co Ty masz się otworzyć, czego Ty masz spróbować. Nie rozpoczynałabym na przykład podczas tego dnia nic nowego, ale na przykład trzeciego, dobrze, to jest niedziela palmowa, czyli na przykład dzień przed nowiem, ponieważ piąty, czwarty już należy tutaj sobie skreślić z kalendarza.
Podczas tego dnia Mars ustawia się w koniunkcji do Saturna i w świecie oznacza to, że będą tutaj na pewno trudne, kryzysowe sytuacje. Ten Mars znajduje się, jeżeli chodzi o wagi, w pozytywnym aspekcie, czyli w trygonie do Twojego Słońca, tak samo Saturn, i Mars dodaje Ci energii aż do 15 kwietnia. Dużo siły, dużo mocy, dużo innowacji, dużo pomysłów, dużo jakiejś radości, czy też współpracy, kooperacji z ludźmi o tym samym myśleniu, ale 5-4 nie robiłabym nic na siłę. To połączenie jest dla Ciebie w 5 domu, czyli może chodzić o tematy relacji, tak? Czyli nie stawiam nikogo pod ścianę, nie forsuję nic na siłę. Z jednej strony może być tak, że będziesz chciał coś zrobić, że będziesz chciał coś zacząć, czy będziesz chciał może z kimś pogadać, a Saturn mówi nie, tak? Czyli nie teraz, później, nie zaczynaj, nie inicjuj, lub też będzie jakaś tam przeznaczeniowa sytuacja, która może dany temat zahamować. Widzę, że później to się rozluźni, tak? Dlatego, że obie planety stoją w trygonie w pozytywnym aspekcie i nie jest to dzień do forsowania czegokolwiek. Jednocześnie z Marsem, to tak jak już powiedziałam, do 15 wykorzystaj ten czas. Najlepszy czas w kwietniu, ponieważ siła, moc, motor jest w Twoich rękach, że wiele rzeczy będzie się samo układać, że masz bardzo dobre pomysły, bardzo dobre idee. Także czas przeznaczyłabym na przykład na jakieś projekty kreatywne, czy też na twórczość, na rozwój swoich potencjałów, na rozwój swoich talentów, na pracę z nowoczesnością, z techniką, czy też wszystko, co jeszcze nawet nie robiłeś, ale także na współpracę i kooperację. I bardzo dobry czas, temat dziecka, tak? Czyli te osoby z Was, które są zainteresowane dzieckiem, teraz jest bardzo dobry czas na wyjazdy z dziećmi, na zorganizowanie coś, będą święta, tak? Czy może tutaj z dziećmi jakiś fajny wyjazd, tak? W jakieś nowoczesne miejsce, czy coś obejrzeć, co jeszcze nie widzieliście, ale także na rozwój Twoich talentów, na rozwój Twoich potencjałów, spełnienie osobiste i na pewno naukę w kierunku tej nowoczesności i techniki. Podczas tego dnia, czyli 5, gdy Mars stoi w koniunkcji do Saturna, w świecie na pewno będą ogłoszenia, karmiczne ogłoszenia, czy też nota, taki dosyć dramatyczny dzień. Ja będę robić horoskop, co macie wiedzieć na miesiąc kwiecień, i tam uwzględnię, może dzisiaj pozostaniemy tylko przy osobistym takim horoskopie z pozycji Słońca. Podczas tego dnia Wenus przechodzi do znaku ryb. Jeszcze do 5 stoi w trygonie, tak? Czyli te tematy korzyści, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, jeżeli chodzi właśnie o kreatywność, o miłość, o lekkość, o swobodę, przyjemności wszelkiego rodzaju. Następnie przechodząc do znaku ryb, ustawiać się będzie obok Jowisza i Neptuna, i tutaj dochodzi do wyjątkowego połączenia 12 kwietnia obu tych wielkich planet, które będą miały wpływ na kolejne 13 lat. Z Wenus w znaku ryb od 5 do 30 tematem jest dzień codzienny, tak jak i tego Jowisza z Neptunem. Praca, dzień codzienny, organizacja pracy, może w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób się organizujesz. Jednocześnie razem z Wenus widzę, że tutaj będzie dużo pilnej pracy, wykonywanie obowiązków, może właśnie razem z Wenus w jakiś sposób kreatywny, w jakiś sposób inny, że to przyniesie na pewno Ci pieniądze, czy też może wpłynąć na dalsze jakieś pozytywne wpływy zawodowe. Tematem jest także zdrowie, tak? Ponieważ Wenus w znaku ryb czuje się dobrze, ale w 6 domu może, nie wiem, będziesz robił wyniki, czy zajmiesz się właśnie poprawą swojej kondycji, może zaczniesz biegać, bo jest piękna, czy będzie piękna pogoda, może pójdziesz na jogę, czy będziesz robił medytację, coś innego, coś nowego, coś związanego z kreatywnością i pilna praca dla innych, pomoc innym i taka sumienność w wykonywaniu obowiązków, ale w taki kreatywny sposób. 7 i 8 Merkury tworzy sekstyl do Saturna i Merkury tworzy sekstyl do
do Marsa. Ten Merkury znajduje się w znaku barana i w pozytywnym aspekcie do Saturna i Marsa. No będą jakieś propozycje dla Ciebie. Będą jakieś propozycje rozwoju kreatywnych, będą jakieś propozycje współpracy i kooperacji. Może być tak z tym Merkurem w opozycji, że jakaś współpraca, czy kooperacja, czy jakiś kontakt Ci nie pasuje, wtedy możesz śmiało powiedzieć nie, tu się nie spełniam, tu nie mam wolności, tu nie spełniam się danej relacji, czy danej współpracy i kooperacji. Ponieważ już pierwszego ten nów księżyca mówię o nowych kontaktach, o nowych sposobach relacji, o nowych osobach, które będą pojawiać się w Twoim życiu. Nie będzie to koniecznie z tym sextylem, że możesz właśnie wybierać siebie, że możesz wybrać swój rozwój, że możesz wybrać swoje talenty, a nie wszystkie osoby, które tutaj będą się pojawiać, a będzie się dużo pojawiać, czy też te tematy relacji partnerstw do 20 kwietnia są bardzo ważne, czyli Ty będziesz wybierał, Mars jest po Twojej stronie do 14, czyli siła jest przy Tobie i wykorzystaj to do realizacji swoich marzeń oraz życzeń. 11 bowiem Merkury przechodzi do znaku byka i razem z tym Merkurem jest to taki pierwszy sygnał, co się będzie działo przy drugim nowiu 30 kwietnia. W znaku byka bowiem tematem takim najważniejszym razem z tym Merkurem jest temat finansów, temat inwestycji, ale otrzymania pieniędzy, czy też tworzenia zabezpieczeń. To może chodzić o pieniądze wspólne z partnerem, to może chodzić o właśnie o inwestycje wszelkiego rodzaju, czy też kredyty. Ktoś na przykład czeka na kredyt, proszę wszystkie, co chcecie rozpocząć, co chcecie zainicjować, czy chcecie pieniądze wziąć z banku, czy jakieś kredyty, czy jakieś zapomogi od państwa, od powiatu, od miasta, od jakichś tam innych organizacji, to wszystko do 28 kwietnia, dlatego że później Pluton wyrusza w bieg wsteczny i inne planety dalej, czyli będzie Saturn także pół roku, a Pluton pozostaje w biegu wstecznym do 8 października, czyli tylko do 28 kwietnia, lepszego czasu w tym roku 2022 nie będzie. Z Merkurem w znaku byka są właśnie te tematy tych zabezpieczeń, są tematy tych inwestycji. Mogą to być jakieś kredyty, może być uporządkowanie kasy z partnerami, z ludźmi, z którymi macie jakieś tam biznesy. Tu może chodzić na przykład o ubezpieczenia, czy też może chodzić właśnie o jakieś pomocy, czy pieniądze na dziecko, o zabezpieczenia w każdym bądź razie. I jest pewność, że te pieniądze sobie załatwicie, czy też zorganizujecie, czy jeżeli ktoś chce kredyt, to do 20 będzie ten kredyt zatwierdzony i te pieniądze przyjdą, czy też przyjdą pieniądze od innych, czy od klientów, czy też od czegoś, co jest związane z twoim talentem, czy też pieniądze do zabezpieczenia, czy czekasz, nie wiem, na alimenty, czy jakąś pomoc na światło, czy na jakieś inne, pochodzi o podstawy, po podstawy do życia, to przyjdzie dlatego, że później wchodzi Słońce. 12, bardzo ważny dzień, koniunkcja raz na 166 lat, czyli nigdy więcej tego nie przeżyjemy. Jowisz łączy się z Neptunem w twoim szóstym domu i także Wenus będzie się dalej łączyła z tymi wielkoludami, z tymi wielkimi planetami. I chodzi, tak jak powiedziałam wcześniej, tak? Czyli temat pracy, temat dnia codziennego. Niektórzy z Was mogą wyjeżdżać. Tak, czyli ja przy takim tranzycie wyjeżdżałam, tak? To może być wyjazd na jakiś czas, to może być wyjazd na zagranicę, gdzieś nad morze, to może być zmiana pracy, gdzie będziesz więcej chciał się rozwijać, będziesz chciał rozwijać się kreatywnie, gdzie będziesz się uczył czegoś nowego, to mogą być prace związane z internetem Neptun, to może być prace z przekazem wiedzy, z przekazem informacji, ale w jakiś taki kreatywny sposób. Inni mogą wyjeżdżać z tym aspektem. To mogą być też prace, które są związane z pomaganiem innym, praca dla innych, pomaganie innym, służenie innym w jakiś sposób. Czy też na przykład, nie wiem, chcesz otworzyć firmę, która szuka pracy dla innych ludzi. Czy też to może być praca
pomoc innym, na przykład dla dzieci, czy dla zwierząt, tak? Czyli własnej działalności w tym kierunku. I uwaga, decyzje, impulsy, zadania, to co ci się przyśni nawet, tak? Koło tego dnia są na następne 13 lat. 13. Dlatego, że Jowisz wróci na tą pozycję za 13 lat, Neptuna już nie będzie, czyli ta konstelacja jest wyjątkowa. Żyjemy naprawdę w wyjątkowym czasie i charakter tych planet ma bardzo znaczący wpływ na nasze życie. Ja bym z tym połączeniem Jowisza i Neptuna na pewno tutaj otworzyła się te osoby, które myślą i marzą o rozwijaniu jakiegoś talentu kreatywnego, czy też chcą pomagać innym, czy też, nie wiem, organizują jakiś projekt, ratujecie gdzieś tam kogoś i tak dalej, to na pewno by się tutaj udało jakiś kontakt za granicą. Absolutnie polecam, ponieważ Jowisz od 11 maja będzie przechodził do siódmego domu i tu pozostanie prawie do końca roku 22, czyli wiele propozycji, dobrych propozycji, fajnych ludzi, jeżeli chodzi o współpracę, o kooperację, będzie jeszcze bardziej pojawiać się od 11 maja i to szczęście i pomoc przyjdzie z zewnątrz, czyli trzeba będzie to brać. 15 Mars kończy tą super pozycję, czyli był tutaj dwa miesiące w Trygonie, do 15 masz siłę, masz moc, jesteś bardzo decyzyjny, jesteś bardzo oryginalny, pracujesz sam, współpraca, kooperacja z internetem, nowe idee oraz nowe techniki. Następnie przechodzi do znaku ryb i tutaj pozostanie prawie dwa miesiące i razem z tym Marsem w znaku ryb. Dobrze, tu może właśnie chodzić o Twoją kondycję, tu może chodzić o Twoje zdrowie, tu może chodzić o inny charakter pracy, że będziesz coś zmieniał, czy też właśnie jakieś prace dla innych, sumienną pracę, że trzeba będzie coś dokończyć, czy będzie coś trzeba będzie coś zrobić. I 15 Lilith przechodzi do znaku raka i pozostanie tutaj 9 miesięcy. Ta Lilith była w znaku raka w 2013 do marca 2014. Przypomnijcie sobie, co się wtedy działo. Tutaj Lilith ustawia się w 10 domu i jest w kwadracie, tak? Czyli chodzi przede wszystkim temat Lilith jest niepodlegania, temat równości, temat sprawiedliwości, ale także takiego spełnienia osobistego. I bardzo ważne będzie, jeżeli chodzi o wszystkie wagi dla tych osób, które nie są jeszcze na swojej drodze powołania, które wykonują jakąś pracę, którą nie lubię, którą, nie wiem, wykonuję tylko do zarabiania pieniędzy. Tutaj mogą się z tą Lilith w kwadracie pojawić prowokacje, tak? Czyli w formie, to może być jakaś kobieta, to może być jakaś energia, ale będzie to dla Ciebie sygnałem właśnie, czy jesteś na swojej drodze powołania, czy czujesz się bezpieczny, tak? Czy też na przykład jestem w jakiejś firmie, której istnienie nie jest tutaj jakieś trwałe. Czy czujesz się bezpieczny, czy umiesz polegać na sobie, czy umiesz polegać na swoich emocjach i uczuciach? Czy jesteś sprawiedliwy także wobec siebie, czy tematy podlegania, tak? Bo tutaj jest ten Jowisz, Neptun, Wenus i Mars, czyli może także chodzić o tematy podlegania pracy dla innych, a ta Lilith będzie chciała się spełnić i żyć pełnią życia, ale także żebyś Ty w tej profesji, którą wykonujesz, czuł się bezpieczny. I 16 pełnia w znaku wagi, tak? Czyli najpierw ten Mars przechodzi do ryb Lilith, do znaku raka i pełnia w Twoim znaku. Bardzo ważny dzień. Następnie będzie Merkury ustawiał się w sekstylu do Wenus, w koniunkcji do Urana i Słońce w kwadracie do Plutona. Razem z tą pełnią w Twoim znaku tematem oczywiście jesteś Ty i relacje, tak? Uporządkowanie relacji partner wszelkiego rodzaju, ponieważ jest to pełnia i ta pełnia wyjaśnia, pełnia rozjaśnia, pełnia zamyka. Może być tak, że wiele z osób z Was rozjaśni się ten temat relacji i partnerów, w których jesteście. Z kim chcecie współpracować, z kim chcecie kooperować, z kim naprawdę jest po równo w danej relacji. Gdzie czujesz się kochana, gdzie czujesz się bezpieczna, ale także temat polegania na sobie i słuchania siebie, słuchania swojej intuicji. I może tutaj od tej pełni do nowiu jeszcze dalej
może dojść do radykalnych przemian, ponieważ Słońce leci na kwadrat do Plutona. Może być tak, że Ty będziesz podejmowała jakieś decyzje, które relacje zamykam, z których współprac wychodzę, gdzie nie chcę być uzależniona. Kwadrat Plutona może być związany nawet z relacją, że postanowisz się później z domu wyprowadzić, że w ogóle się postanowisz wyprowadzić, że postanowisz zamknąć jakąś relację, która Tobie nie pasuje, ale wszystko będzie wyjaśnione w każdym bądź razie i widzę, że decyzje Ty będziesz podejmować. 20 Słońce przechodzi do znaku Byka i tutaj pozostaje 4 tygodnie i u Ciebie chodzi o przepływ pieniędzy, tak? Czyli od 20 ta praca, ta sumienna praca na początku miesiąca, bo widzę razem i z Wenus, i później z Marsem, i z Jowiszem będzie się opłacać, przychodzą tutaj pieniądze, poprawa sytuacji finansowych lub też jeżeli ktoś na przykład czeka na kredyty czy na jakieś zapomogi, tutaj na pewno te pieniądze dostanie. To mogą być także pieniądze od klientów, od partnerów, od banku, czy na przykład chciałeś kredyty, czyli przez następne 4 tygodnie poprawa. I Merkury dalej ustawia się w kwadracie do Saturna, w sekstylu do Jowisza, w trygonie do Plutona, znajdując się w Baranie. Bardzo dużo będzie się zmieniać w tych relacjach u Ciebie dookoła. Bardzo dużo będzie propozycji wszelkiego rodzaju. Będzie taka sortacja, ponieważ ta pełnia jest w Twoim znaku i energia Marsa sprzyja Ci do 15. Bardzo ważne decyzje, jeżeli chodzi nie właśnie pod koniec miesiąca, kiedy będzie ten nów z pierścieniowym zaćmieniem Słońca 30, ale podejmij to, bo wtedy widzę więcej takiej stanowczości, więcej decyzyjności i więcej luzu w podejmowaniu wszelakich decyzji. 29 Pluton wyrusza w bieg wsteczny. Razem z tym Plutonem w biegu wstecznym, który pozostanie do 8 października, jest temat domu. To może być tak, czyli że przez następne miesiące do 8 października, tak? Czyli tak długo Pluton pozostanie w biegu wstecznym. To może być razem z tym Plutonem. Ja nazywam tego Plutona w biegu wstecznym czasem pożegnania. Może być tak, że właśnie poruszony będzie jakiś temat przeprowadzki. Może być tak, że zastanawiasz się, czy też na przykład czekasz na jakąś odpowiedź, czy też będą jakieś decyzje, które spowolnią to wszystko. Może tu chodzić o relacje oczywiście. Może chodzić o przeprowadzkę, radykalne zmiany, czy też budowanie nowego domu. Może być także zamykanie uzależnień wszelkiego rodzaju, czy też dogoniły Cię jakieś stare historie rodzinne, które trzeba będzie teraz posprzątać, które teraz trzeba będzie zamknąć i potrzebujesz na to więcej czasu. Kwadrat Plutona dotyczy trzy ostatnie daty trzecich dekad, tak? Czyli wszystkie inne wagi są już po transformacji, po radykalnych zmianach od roku 2008 i jesteście wszyscy razem z Saturnem, który jest w wodniku na etapie odbudowy, który będzie trwał do wiosny 2023, buduje nowe życie. Tworzę nowe życie, ale także jeżeli chodzi o profesję, będą tu się pojawiać różne tematy, różne możliwości. I 30 nów w znaku Byka z pierścieniowym zaćmieniem Słońca. Temat Słońca jest przede wszystkim danej osoby, czy też temat Słońca może dotyczyć jakiegoś mężczyzny, czy też ojca. Te zaćmienia, które odbywają się do wiosny 2023, nie dotyczą Twojego Słońca, czyli nie dotyczą Ciebie jako osoby. Dopiero później, na wiosnę 2023 do końca 2024 zaćmienia będą na osi baran, waga. Ok, i będziemy musieli iść w kierunku baranka, tak? A pewne tematy, które Ty będziesz miał sobie, będziemy zostawiać. Ale zostawmy to. Ten nów i te zaćmienia, które się rozpoczynają i jesteśmy już w korytarzu zaćmień do 16 maja, u Ciebie chodzi o inny sposób zarabiania pieniędzy, więcej pieniędzy, pieniądze innych, otworzenie się na współpracę i kooperację, które polegają tylko na sprawiedliwości.
jednocześnie wykonywanie prac, które są związane z Twoim komfortem, z Twoją przyjemnością, z Twoimi talentami. Dla wszystkich innych może to oznaczać wejście w relację stałą, wejście w relację partnerską. Pieniędzy na pewno będzie więcej, bo tutaj jest i Słońce, i Merkury, i Uran, ale to mogą być prace właśnie niecodzienne, samodzielne, związane za granicą, związane z nowoczesnością, praca z jakimiś wyższymi technikami, praca na własnych działalnościach, ale związana przede wszystkim z Twoimi talentami lub wejście w partnerstwo stałe i zamykanie przeszłości, zamykanie traum, odchodzenie od tego, co było, otwieranie się na przyjemności, na radości, na komforty, na spokój, ale także stworzenie takiego zabezpieczenia. Byk oznacza też pieniądze, czyli stworzenie takich zabezpieczeń wewnętrznych dla siebie. Bardzo dobry miesiąc. Fokus ma być w każdym bądź razie na ciebie. Decyzje, które podejmujesz, pamiętamy, są na długie, długie lata za zaćmieniami i zaćmienia mają charakter stały, nieodwracalny. W korytarzu zaćmień nie podejmowałabym jakichś szybkich, pochopnych decyzji, czyli od 1 kwietnia do 16 maja, dlatego że jakaś pochopna decyzja, czy też właśnie jakiś tam tak, które tak naprawdę nie chcieliście powiedzieć, może tutaj przyczynić się do zmian, ale te zaćmienia nie będą miały charakter, nie będą miały wpływu na Twoje słońce, czyli na Twoją osobę, ale na wszystkie jakieś tam inne sytuacje. Dziękuję bardzo wagą i przechodzimy do skorpionów. Drogie skorpiony, u Was zaczyna się karuzela, już wyruszyła, ale teraz nabiera jeszcze większego pędu, ponieważ rozpoczynają się zaćmienia i to zaćmienia rozpoczynają się w siódmym domu. Wchodzimy w korytarz zaćmień i w korytarzu zaćmień, uwaga, decyzji nie podejmujemy pochopnie, ponieważ u Ciebie i tak będzie bardzo dużo się działo i wszystko nadchodzi z zewnątrz, a zaćmienie z pierścieniowym zaćmieniem Słońca 30 kwietnia odbywa się w znaku byka, a 16 maja w Twoim znaku. Uwaga! Będąc w korytarzu zaćmień, jeszcze raz, nie podejmujemy pochopnych decyzji, nie idziemy na żywioł. Pamiętamy, że zaćmienia, czy też energia zaćmienia, wszystko co się przed, wydarzy i po, efekty tych zaćmień są po 6 miesięcy po zaćmieniu mogą się objawić, ale już teraz pierwsze sygnały, pierwsze impulsy, jakaś rozmowa, jakiś telefon, jakieś spotkanie może mieć wpływ na radykalne zmiany Twojego życia. Dlaczego? Zapisywałabym sobie na przykład, nie wiem, Kryśka do mnie zadzwoniła, coś tam, czy ktoś się objawił, czy poznałam kogoś w kalendarzu, dlatego że później będziesz wiedział, co się będzie działo. Te zaćmienia nie są podobne tak jak 18 lat temu, bo 18 lat temu były na Twojej osi, ponieważ jest Uran. Ten Uran, planeta zmian, planeta niespodzianek, planeta rewolucji, odmłodzenia, nowoczesności, szybkości, ale także szoku, szokujących zmian, czy niespodzianek, czegoś, co się nie spodziewasz, jest tutaj raz na 84 lata. I ponieważ to zaćmienie, które teraz będzie 30, jest w koniunkcji do Urana, tak? Czyli nie tylko, że wydarzy się coś nagle i nieoczekiwanego, ale coś, co naprawdę zapiera dech w piersiach. I mamy nadzieję, że to będą dla Ciebie przyjemne te zaćmienia. Rozpoczynamy od początku. 1 kwietnia, nów w znaku barana i u Ciebie ten nów będzie dotyczył normalnego dnia codziennego i tematów pracy oraz zdrowia. Razem z nowiem księżyca i tutaj znajduje się i Słońce, i Merkury, widzę nie tylko skorpionów bardzo ciężko pracujących, bardzo pilnie pracujących, ale jest to w znaku barana, no może chodzić przede wszystkim o robienie czegoś nowego, robienie czegoś innego, czegoś pionierskiego, rozpoczynanie czegoś nowego. Dla niektórych z Was może to oznaczać chęć zmiany pracy, zmykam stąd, wyjeżdżam stąd, szukam czegoś innego, raz kozie śmierć, ponieważ ta energia znaku barana oznacza, jestem odważny, jestem silny, decyduję, idę do przodu, podejmuję inicjatywę, ja odpowiadam za siebie, walczę
o siebie. Może być tu chęć zmiany pracy, może być chęć wyjazdu za granicę, może być tu chęć właśnie rozpoczęcia czegoś nowego, czegoś innego, czegoś pionierskiego, czy też ja jestem swoim szefem, zakładam własną działalność. Dla niektórych, uwaga, temat zdrowia, tak? Czyli jeżeli coś się pojawi, to idziemy do lekarza. I tutaj, jeżeli będzie ten NUF, to będą jakieś inne metody leczenia. Będzie coś nowego, coś nowoczesnego, coś pionierskiego, co jeszcze nigdy nie robiłeś. 5, 4 nic nie zaczynamy. Trudny dzień, Mars jest w koniunkcji do Saturna i to jest konstelacja kryzysowa, konstelacja dramatu, konstelacja bardzo ważnych wydarzeń w świecie. Zrobię osobne wideo, może o tym dzisiaj skupiamy się tylko na znaki Zodiaku. I u Ciebie ta koniunkcja Saturna z Marsem jest w domu. Okay? Czyli to może być związane z Twoim domem, coś się może wydarzyć z domu, na przykład gdy Mars chce działać, to Saturn mówi nie w wodniku. To może być, nie wiem, że pracujesz, załóżmy, z internetem i nie będzie internetu. Tak? To może być jakaś sytuacja, czy też prowokacja w domu, w rodzinie, z rodzeństwem, z bratem, z mamą, z ojcem, z kimkolwiek. To może dotyczyć też miejsca, w którym mieszkasz, tak? Ponieważ jest to dom, nie dom rodzinny, ale tu, gdzie jesteś, tu, gdzie się znajdujesz, że trzeba będzie coś zrobić, ale niestety to się nie uda. Na przykład będziesz chciał jechać do pracy kolejką, a na przykład kolejki stoją, czy też sytuacja właśnie związana z Twoim domem. Nie jest to dzień, jeżeli chodzi o właśnie forsowanie czegoś na siłę, tak? Czyli nie wiem, nie będzie prądu w domu, że idziesz i zaczynasz sam reperować i zmieniać jakieś tam rzeczy, dlatego że tu grozi naprawdę niebezpieczeństwo, czyli nic nie robię, czekam cierpliwie się, wołam fachowca i dopiero, ale nie forsować także nic na siłę. I podczas tego dnia Wenus przechodzi do znaku ryb, czyli nagła zmiana całkowicie sytuacji. Ta Wenus w znaku ryb pozostanie w trygonie do końca miesiąca, czyli czas na miłość, czas na zakochanie, rozwój Twoich kreatywnych talentów, poznanie jakichś bardzo romantycznych osób, z którymi jesteś na fali. Dla tych osób, które są w relacji, właśnie pomysły rozwoju swojej twórczości, może zakładanie własnych działalności, może jakieś tematy związane z dziećmi. Temat dziecka tutaj u wszystkich skorpionów się pojawia, ponieważ tutaj dojdzie do połączenia Jowisza i z Neptunem raz na 166 lat. Jednocześnie wszystko, co się tutaj objawi dookoła teraz tego 12, zaraz do tego dojdzie, ma wpływ na następne 13 lat. I ta Wenus, która wejdzie 5 i pozostanie tutaj do końca miesiąca, to jest przypływ pieniędzy, rozwój kreatywny, zakochanie. Ci, którzy są zakochani, to rozwój jakiejś Twojej twórczości, więcej pasji, więcej hobby, właśnie tematy dzieci, czy też projekty dla dzieci, czy realizowanie swoich życzeń serca, ale na pewno, że będziesz otoczony lepszą aurą, lepsze samopoczucie, poprawy sytuacji finansowej. Czyli ta sytuacja taka wkurzająca z tym Saturnem w koniunkcji do Marsa może nagle nieoczekiwanie się przeobrazić, czy też jakaś trudna sytuacja obok, może się coś tutaj wydarzyć, coś bardzo pięknego i to się wydarzy, tak? Bo tu będzie też to połączenie Saturna z Neptunem. 7 i 8 Merkury stoi w sekstylu do Saturna i do Marsa. Gdzie jest ten Merkury? Aha, w Baranie. Tak, i u Ciebie właśnie chodzi, okej, to może chodzi też z tym domem, może chodzić o pracę, może być tak, że niektóre osoby będą się przeprowadzać ze względu na pracę, tak? Czyli na przykład mieszkam w Warszawie, a pracę mam w Krakowie, że będą podjęte jakieś decyzje i na przykład od razu nie będziesz mógł się wyprowadzić, bo podpisałeś, nie wiem, coś tam, że jesteś uzależniony, tak? Czyli będą tutaj jakieś propozycje, będą jakieś rozwiązania, ale także, że będziesz bardzo dużo rozmawiał na ten temat, tak? Ponieważ Merkury do 11 znajduje się w Baranie, dużo rozmów, pisania, kontaktów, jeżeli chodzi o pracę i jeżeli chodzi o tą sytuację domu. I 11 Merkury ustawia się w opozycji i przechodzi do znaku byka. Uwaga!
Tak? Czyli gdy z jednej strony, ponieważ tu będzie to zaćmienie, może być tak, że pojawi się jakaś nowa osoba, że pojawiają się nowe jacyś współpracownicy, że pojawiają się nowe osoby, z którymi możesz pracować zawodowo, czy też rozwijać biznesy. Może być tak, że razem z tym Merkurem w opozycji będziesz ty rezygnował z pewnych kontaktów, z pewnych znajomości, gdzie się nie spełniasz, gdzie jest nudno, gdzie nie jest przyjemnie, gdzie nie jest komfortowo, lub też zakończysz z jakimiś osobami, które nie mogą dać ci poczucia bezpieczeństwa, a tego na pewno Skorpion potrzebuje. 12 Jowisz łączy się z Neptunem i ta wspaniała konstelacja dla wszystkich Skorpionów odbywa się w Trygonie. I tego ci gratuluję, bo to jest największy, najpiękniejszy aspekt, jaki tylko może być i odbywa się właśnie w tym najprzyjemniejszym domu, piątym domu, domu twórczości, miłości, hobby, pasji, zainteresowań, rozwoju twoich pasji, więcej przyjemności, więcej radości, temat zakochania, temat dzieci, temat spełniania swoich marzeń oraz życzeń. To może być także dla niektórych par, może dziecko adoptowane. To może być dla ciebie, że jakieś marzenie, jakieś życzenie, które długo, długo nosisz w sobie, teraz będzie zrealizowane. Obie planety, jeszcze Wenus będzie się łączyła i z Jowiszem, i z Neptunem, tak? Czyli pieczątka na tym trygonie, że to marzenie, to życzenie, które naprawdę wypływa z twoich emocji, z twoich uczuć, może się teraz spełnić. Czas na zakochanie, czas na miłość, czas na realizację siebie. Wsłuchajcie się w swoją empatię. Tu będą sygnały, tu będą nawet może, nie wiem, czy jakiś sen, czy jakaś wskazówka, czy jakiś impuls, który będzie bardzo ważny na następne 13 lat. Jednocześnie 15 Mars przechodzi do znaku ryb. I tak jak był tutaj cały czas tym Marsem w kwadracie, temat domu, temat rodziny, czy temat miejsca, w którym się znajdujesz, tak teraz ten Mars także ustawia się w Trygonie, tak? Czyli więcej siły, więcej energii, więcej motywacji, pomimo że ten Mars w tych rybach tak sobie się czuje, jest jednak w Trygonie. Bardzo dobry czas na słuchanie się swojej intuicji, bardzo dobry czas na rozwój jakichś talentów artystycznych, tak? Czy śpiewasz, czy tańczysz, czy malujesz, czy haftujesz, czy pracujesz z internetem, Neptun, czy chcesz się uczyć czegoś nowego, czy śpiewasz, czy robisz filmiki, czy filmujesz się z dronu, czy zupełnie coś innego. Tutaj jest naprawdę bardzo super energia i ten Mars pozostanie w takiej pozycji przez następne 2 miesiące. I 15 Lilith przechodzi do znaku Raka i pozostanie 9 miesięcy. Ta Lilith w znaku Raka ustawia się na szczęście w Trygonie, ponieważ Lilith lubi także prowokować. Lilith jest tematem równości, sprawiedliwości, ale także tematem poczucia bezpieczeństwa. I u ciebie o tej równości, niezależności dla wszystkich, czy też poczucia bezpieczeństwa w Raku, o tym będzie przypominała. Może być tak, że wiele Skorpionów chce wyjechać za granicę i jeszcze wszystko nie jest zapięte na ostatni guździk. Ta Lilith będzie przypominała ci o twoich celach życiowych, o kontaktach jakichś bardzo ważnych za granicą, o uczeniu się, o poszerzaniu swoich horyzontów. Ta Lilith przypomni także, co było twoim celem życiowym, ale także o wykorzystaniu twojej wiedzy, twojego doświadczenia do realizacji marzeń i życzeń, że jeszcze nie wszystko jest wykorzystane. Tak? I Trygon to także, jeżeli chodzi dla osób, które chcą się uczyć, które chcą się rozwijać, które załatwiają jakieś tematy na przykład w sądach czy w urzędach, tematy sprawiedliwości, to Lilith także będzie ci tutaj w Trygonie pomagać. 16 ta pełnia w znaku Wagi, ta pełnia odbywa się za tobą i ponieważ wszystko, co jest związane za tobą i ta pełnia zamyka jakiś jeden etap, odchodzenia, sprzątania w swoich emocjach, w swoich uczuciach, sprzątania w swojej duszy, w wadze,
ale w 12 domu chodzi o relacje z samym, ze sobą, jak podchodzę do siebie samego, czy czuję się wartościowym, czy wykorzystuję te swoje talenty, zrozumienia tematu relacji, jakie relacje sobie wyobrażam. Może miałeś jakieś wyobrażenie o kimś, tak? I teraz ta pełnia okaże, aha, ta osoba nie jest taka, lub też aha, ta osoba jest jeszcze lepsza, aniżeli sobie to wyobrażałem. Ponieważ ten Jowisz i Neptun wskazuje raczej więcej na nowe relacje, na nowe partnerstwa, na nowe miłości, na spotkanie kogoś, jakiegoś partnera duszy, tak tutaj razem z tą pełnią zakończasz jakieś stare historie, zakończasz jakieś relacje, ale także porządkujesz sam ze sobą. Bardzo dobry dzień na spędzenie i uporządkowanie w swoim wewnątrz, co jest naprawdę twoje, jak sobie wyobrażasz te relacje i partnerstwa wszelkiego rodzaju. Tu może chodzić o koleżeństwa, tu może chodzić o przyjaźnie, tu może chodzić o stosunki między tobą, a na przykład jakimiś tam przełożonymi czy pracownikami, że tutaj sobie uporządkujesz wszystko. I podczas świąt, no niestety Słońce mamy w kwadracie do Plutona, ale także Merkury w koniunkcji do Urana. I ten Merkury w koniunkcji do Urana, ponieważ u ciebie jest w 7 domu, przynosi nagłe i nieoczekiwane wiadomości. Tak, czyli te święta będą takie sobie z tymi konstelacjami, ale ponieważ ten Merkury jest w koniunkcji do Urana, otrzymasz jakieś wiadomości, otrzymasz jakieś nieoczekiwane wiadomości. To mogą być wiadomości związane z twoim partnerem, to mogą być wiadomości związane z tobą, to mogą być wiadomości o jakimś tutaj bliskim otoczeniu, to mogą być wiadomości o jakichś tam osobach, które znasz, ale także, ponieważ Uran jest związany z naszą świadomością, z naszą wyższą świadomością, że tam sam tutaj, tak jak gdyby może rozpoznasz pewne tematy, czy też swoją intuicją wyczuwasz może to otoczenie, czy też ludzi, co oni naprawdę sobą reprezentują. I 20 Słońce przechodzi do Byka i tu będzie się odbywał drugi nów Księżyca, ale w tym miesiącu, ale z pierścieniowym zaćmieniem Słońca. Bardzo ważny nów dla ciebie. Ponieważ jest to przy okazji zaćmienie i zaćmienie wskazuje na relacje i na związki, tak? No, wielu skorpionów bym tu musiała typować zmiana w relacjach, tak? Nagłe nieoczekiwane zmiany. Dla tych osób, które są w relacji, może także chodzić o współpracowników, może chodzić także o przełożonych, czy też może chodzić o otoczenie, że naprawdę radykalnie zmienicie swoje otoczenie, czy też wyjazd. Słońce podczas tego zaćmienia, czy też pierścieniowe zaćmienie Słońca wskazuje na i będzie dotyczyć urodzonych dookoła daty 30, że jeżeli chodzi o partnerstwa wszelkiego rodzaju, będą objawiały się tutaj prawdy, będą, jeżeli ktoś jest niezadowolony z jakiejś relacji, na pewno możliwości także rozwodu, czy rozejścia, czy zamknięcia jakiejś relacji, ale także może są jakieś rozczarowania i będą podejmowane decyzje, które są na ważne przez następne 6 miesięcy. Uwaga! Jeszcze raz, jesteśmy w korytarzu zaćmień i nie podejmowałabym od 1 kwietnia do 16 decyzji, które są nieprzemyślane. Dla tych osób, które są single, super, tak? Czyli pojawienie się nowych osób, pojawienie się fajnych osób, pojawienie się osób, które może na początku czujesz, że nie pasują do ciebie, czy też duży kontakt widzę tutaj za granicą, czy też dużo ludzi, którzy są związani za granicą, czy też osób, które no, są zupełnie inne od ciebie, tak? Czyli może mają inną religię, może mają inne poglądy, może są dużo młodsze, czy też dużo starsze. No to właśnie tak będzie, że ktoś taki tutaj zupełnie na początku niepasujący ma właśnie wpaść w twoje życie i zostać tu na stałe. Także te osoby, które szukają, otwierają się na nowe, ale z tymi decyzjami pomalutku. I jeszcze na koniec 29, przed tym nowiem, czy zaćmieniem Słońca, Pluton wyrusza w bieg wsteczny i pozostanie do 8 października w biegu wstecznym, ponieważ ten Pluton stoi pozytywnie, ale jednak bieg wsteczny jeszcze spowolni
pewne decyzje u Ciebie, to może być związane na przykład z pisaniem, mówieniem, z komunikacją, ale także te osoby, które chcą wyjechać. Jeszcze raz proszę wszystko załatwić do 28 kwietnia, dlatego że później może być tak, że właśnie, że trzeba będzie na coś czekać, czy coś będzie niemożliwe, czy jeszcze trzeba będzie z kimś pogadać, czy jeszcze trzeba być coś załatwić, to finalnie do października tak czy siak będzie przeforsowane, czy też będzie zrobione, bo Pluton do 2024 stoi w sekstylu, czyli nowe szanse i nowe możliwości, ale tutaj może być ta energia trochę spowolniona, czy też, że Ty sam będziesz zmieniał swoje decyzje, czy też będziesz chciał na przykład się przeprowadzić na jakąś bliską odległość, a później znajdziesz inny dom. Tu może chodzić o tematy rodzeństwa, tu może chodzić na przykład o ktoś chce kupić jakieś auto, a później w ostatniej minucie powie nie, to naprawdę to nie jest moje auto, chcę inne auto, że będzie tutaj zamieniał, czyli czas do podejmowania decyzji jest do 28 kwietnia. Ja dzisiaj dziękuję serdecznie Skorpionom, życzę Wam naprawdę dobrego miesiąca. Wykorzystajcie tą najpiękniejszą konstelację, którą macie w Trygonie, najlepiej ze wszystkich znaków Zodiaku, czyli Jowisza w koniunkcji do Neptuna, ale także Wenus i Mars, czyli ten miesiąc macie cztery trygony. Cztery trygony, że pewne rzeczy same będą się układać, ale naprawdę dołożyłabym do tego serca, swoją empatię i swoją intuicję i otwierała się na nowe, ciekawe znajomości. Będzie interesująco, szybko i w pewnych momentach niemożliwie, ale warto. Ekscytująco na pewno. Przechodzimy do strzelca. Drogie strzelce, co się będzie u Was działo? Energia do 20 sprzyja Ci. Słońce i Merkury w znaku barana to jest Twoja energia. To jest energia życia, działania, inicjatywy, ognia, podejmowania jakichś decyzji, wyjazdów, spontaniczności. Czyli tutaj działasz, tutaj kwitniesz i nów, który odbywa się 1 kwietnia, jest w Trygonie. Najpiękniejszy aspekt, jaki tylko może być. W piątym domu. Czas na miłość, czas na rozwój osobisty, czas na rozwój Twoich pasji, hobby, wizji. Tematy dziecka, ktoś jest zainteresowany. Może chcesz nie tylko otworzyć własną działalność, ale rozwijesz się kreatywnie. Tak? Czy masz jakieś hobby, jakieś pasje, które do tej pory gdzieś tam ukrywałeś, teraz możesz z tym wychodzić. Nowe pomysły, nowe idee, tematy dzieci, ale także Twój pomysł. Jako dziecko bardzo dobry czas na organizowanie coś dla dzieci, czy wyjazdów, czy projektów, czy stron internetowych, czy apów, czy wszystko, co jest związane z dziećmi. I słońce dodaje Ci siły, energii, motywacji, jeszcze więcej mocy do 20 kwietnia. Merkury, planeta komunikacji, także znajduje się w Trygonie do 11. I tutaj oczywiście spontaniczny wyjazd są możliwe, spontaniczne, bardzo ciekawe, gorące znajomości, jednocześnie nowe propozycje i poprawa sytuacji finansowej, że wchodzisz, coś rozpoczynasz, zarabiasz pieniądze, dalej następna propozycja lub też, że sam pracujesz, że sam inicjujesz, że sam coś wymyśliłeś, sam zaczynasz coś pionierskiego, coś nowego, stawiasz, tak? Czyli no, będziesz się bardzo dobrze czuł z tą energią, ale także siły, motywacja i pewności siebie na pewno nie zabraknie. 5-4 już wygląda inaczej. Połączenie Marsa i Saturna w wodniku, bardzo trudny dzień w świecie, dzień dramatów. Dla Ciebie ten Mars w znaku wodnika i Saturn stoi w pozytywnym aspekcie, ale podczas tego dnia, na przykład, jeżeli chodzi o strzelca, uważałabym w komunikacji, tak? Czyli może być tak, że jadę, a nie wiem, policjant mnie zatrzymuje, czy droga jest zamknięta, czy jakaś inna karmiczna, czy przeznaczeniowa sytuacja, czy też będziesz chciał jechać, załóżmy gdzieś tam się wybierasz do swojego rodzeństwa i na przykład auto Ci stanie, tak? Czyli nic nie forsować na siłę, ponieważ Mars pozostaje do 15 w pozytywnym sekstylu, będzie to rozwiązane. Tak, bardzo dobry czas z Saturnem, z Wenus do 5 i z Marsem, planetą energii, planetą działania do 15. Siła leży po Twojej stronie. Bardzo dobry czas jest na tworzenie stron internetowych, na naukę, na przekaz wiedzy, przekaz informacji, na pracę w internecie.
na handel wszelkiego rodzaju, na tworzenie stron internetowych, na występy wszelkiego rodzaju na Zoomach, czyli w tym nowoczesnym wydaniu, czy na Skype'ach, czy na YouTube'ach, tak, handel, przekaz wiedzy, przekaz informacji, a może zapisanie się do jakiejś szkoły, może kreowanie sam, na przykład zorganizujesz jakieś warsztaty, czy jakieś retreats, albo że sam będziesz występował na YouTube, że zrobisz sobie filmiki, że będziesz pisał jakiegoś bloga, tu chodzi także o pisanie, mówienie, bardzo dobry czas na zdawanie egzaminów wszelkiego rodzaju, czy zapisanie się do szkoły, ale także uczenie innych i handel w nowoczesny sposób. I podczas tego dnia, czyli 5, Wenus przechodzi do znaku ryb. Tutaj pozostanie do końca miesiąca i jednocześnie w tych rybach, dochodzi w tym miesiącu do wyjątkowego połączenia Jowisza do Neptuna, który sygnalizuje, że będą się działy bardzo ważne tematy związane z domem. Ale nie z domem rodzinnym, tylko z domem tu, w tym miejscu, w którym jesteś. Ta Wenus pozostająca do końca miesiąca jest tutaj związana przede wszystkim na tworzenie nowej aury w domu, na tworzenie przyjemności w domu, na rozwój w domu, na twórczość w domu, na rozwój kreatywności, ale także, że ten dom będzie potrzebował pieniędzy, że będziesz tutaj w coś inwestował. To może być już jakiś pomysł właśnie, ponieważ od początku miesiąca do tego 12, 13, 14 z połączeniem tego Jowisza do Neptuna może chodzić o impulsy, zadania, pomysły, sny, które się pojawią, są na następne 13 lat. Jowisz wróci tutaj za 13 lat, są związane z domem. Stworzenie nowego domu, takiego przyjemnego, takiej aury, budowanie nowego domu, wymiany w domu. Uwaga, ponieważ jest to kwadrat, to może być coś z domem, coś z wodą, na przykład. Tak, czyli w negatywnym sensie, czy też, że będziesz pracował w domu, że będziesz się rozwijał kreatywnie w domu, czy będziesz pracował nad przyjemną aurą, gdzie czujesz się bezpiecznie, czy też stworzenie takiego domu o takiej magicznej aurze, rozwój twój spirytualny, rozwój duchowy, a w negatywnym sensie może być tak, że jakieś sytuacje przyczynią się do, że będziesz to zmieniał, że będziesz wyjeżdżał, że będziesz szukał jakiegoś mieszkania gdzie indziej, czy też wyjaśnienia wszelkiego rodzaju, co było zakryte, co było ukryte, co było nieprawdziwe. Jeżeli jesteś w jakiejś relacji, w jakichś partnerstwach, czy też mieszkasz z kim, gdzie jeszcze nic nie było wiadomo, Neptun, no to teraz będzie się ta sytuacja wyjaśniać. Jednocześnie wszystkie tajemnice, tak, no bo to jest dom ryb, jednak będą po tej koniunkcji tego Jowisza z Neptunem wychodzić na zewnątrz. To, co nie widziałeś, to, co było zakryte, to, co było jakieś niepojęte, tak, no bo w domu, tutaj w znaku ryb można się zagubić, tutaj nie ma dna, tutaj nie ma końca, tutaj nie ma żadnej bariery, teraz będą jakieś różne tajemnice wychodzić na jaw. Ja typuję na to, że od 12 z połączeniem Jowisza z Neptunem, wielu strzelców będzie myślało nad budową nowego domu, czy przeprowadzką, czy nowe mieszkanie, czy stworzenie właśnie takiego mieszkania, gdzie czujesz się bezpiecznie. 7 i 8 Merkury stoi w sekstylu do Saturna i do Marsa w pozytywnych aspektach, czyli chodzi o rozwój kreatywny, czy też pracę samodzielną nad jakimiś pionierskimi pomysłami, jakieś, przepraszam, pionierskie idee, czy też właśnie rozwój swoich talentów. I 11 Merkury przechodzi do znaku byka. Z tym Merkurym, który sprzyja Ci, wykorzystaj go do 11 kwietnia, ponieważ on przynosi i nowe kontakty, i nowe znajomości, i poprawy sytuacji finansowych, ale także współpracę, kooperację, czy też dla Ciebie, że możesz naprawdę z tą energią tego barana, tego ognia, tak? Czyli robię coś, inicjuję, działam, jadę, korzystam naprawdę, wykorzystać to dla siebie przede wszystkim do swojego rozwoju, do swoich korzyści, do załatwienia jak największej, jak najwięcej, jak najważniejszych planów i celów. I jednocześnie, ponieważ ten Merkury przechodzi teraz do byka i tu będzie odbywało się drugi nów księżyca zaćmieniem Słońca, chodzi o temat pracy,
temat pracy, dnia codziennego, zorganizowania się w dniu codziennym, pracy dla innych, wykonywania jakichś obowiązków, czy też zarabiania pieniędzy, no bo to jest w byku, tak, że będą może jakaś dodatkowa praca, czy też jakaś szansa, jakaś możliwość, okej, mogę tutaj zarobić coś, tutaj mogę zarobić coś związane, co jest związane z Twoimi przyjemnościami, ale trzeba będzie się do tego w byku solidnie przygotować. I 12 to piękne połączenie Jowisza z Neptunem i Wenus w Twoim domu. Myślę, że wielu strzelców będzie coś zmieniać związane z domem, że pewne pomysły, pewne idee, że może coś odejść i coś nowego przyjść, że będą jakieś propozycje, że będą jakieś pomysły. Uwaga na wszystko, co jest związane z wodą, tak? Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, bo jest to znak ryb, tak? I jest kwadrat, czyli jeżeli, nie wiem, rura jakaś pęknie, czy kran, czy wanna, czy jakieś inne, nie lekceważyć jakiejś rzeczy, to może także w negatywnym sensie, ale w pozytywnym widzę zmianę, tak? Że przez następny czas to będą tutaj jakieś pomysły, będą jakieś idee, wiele osób będzie się rozwijać, wiele osób będzie rozwijać się kreatywnie, czy też myśleć nawet nad otworzeniem własnych działalności. I piątego bowiem wchodzi tutaj także Mars do tych ryb i ustawia się w kwadracie, tak? Czyli praca nad czymś. To mogą być porządki wiosenne, to może być malowanie Neptun. To może być coś, tworzenie kreatywnego, jedna ściana czerwona, a druga pomarańczowa, że coś zmienisz w domu, zrobisz coś innego, tak, żeby będziesz tutaj wprowadzał coś nowoczesnego, może będziesz zmieniał kable, może będziesz zmieniał internet na szybszy, może właśnie jakieś unowocześnienia, czy też będziesz zakładał, nie wiem, jakieś studio, tak, gdzie występujesz, coś związane z Twoją kreatywnością, ale także z nauką i z rozwojem spirytualnym, czy też właśnie, że zmienię to radykalnie. Tutaj widzę z Marsem bardzo dużo pracy, ale także może być chaosu, bo Mars jest w kwadracie, mogą być prowokacje w domu. Mars w kwadracie w znaku ryb, że będą jakieś prowokacje, że nie wszyscy domownicy będą się na to zgadzać, że będzie mało decyzyjności, robię to czy nie robię, czy wycofuję się czy nie, czyli tutaj uwaga, do naprawdę połowy, ponieważ Słońce będzie jeszcze w baranie przyświecać Ci do 20. Także wykorzystaj tą energię tej decyzyjności, tej pewności siebie i także najważniejsze rzeczy zrobiłabym do 11 kwietnia. Podczas tego dnia Lilith przechodzi także do znaku Raka. I ta Lilith nie ma wpływu na Twoje Słońce, Lilith, i pozostaje w 8 domu. Chodzi o temat wspólnej kasy. Chodzi o temat inwestycji, chodzi o temat zabezpieczania się, chodzi o temat, w jaki sposób zarabiam pieniądze, czy też jak zarobić pieniądze, żeby czuć się bezpiecznie. Ponieważ Lilith nie będzie tworzyła żadnego negatywnego aspektu i pozostanie tutaj przez następne 9 miesięcy, chodzi o zabezpieczenia, o pomysły, inny sposób zarabiania pieniędzy, o to, abyś się spełnił, abyś czuł się wartościowy, uporządkowania może sobie, jeżeli chodzi o wspólnej kasy, jeżeli chodzi o partnerów, o ekspartnerów, może właśnie chodzi Lilith w Raku o zabezpieczenia dla dziecka, na przykład o alimenty, czy też są w Twoim państwie dodatkowe pieniądze na dziecko, czy na światło, czy na cokolwiek, tak, na przykład dla nowych osób, tak, które potrzebują jakieś zabezpieczenia, tutaj na pewno, że masz o wszystko się zgłosić, o wszystko poprosić, bo wszystko dostaniesz, tak? Czyli doinformować się, jakie są tutaj możliwości tych zabezpieczeń, bo widzę, że pieniądze przyjdą. I 16 pełnia wadze w pozytywnym aspekcie, pełnie zakończają, czyli sextyl, nowe szanse, nowe możliwości. To może być temat wyjścia na YouTube kanał, na przykład czy na Instagramy, czy też na social media, powiedzmy ogólnie, to może być wejścia w nowe grupy, to może być wejścia w nowe jakieś kontakty, pomoc ze strony grupy, pomoc ze strony osób o podobnym myśleniu, pełnia zakończa, ale jest w sextylu nowe szanse i nowe możliwości, że jeszcze można by coś robić z inną grupą, pojawią się ludzie podobno myślący, że można będzie się tam rozwijać, czy można wejść będzie we współpracę, kooperację, ale także, że pojawią się osoby, w których naprawdę ta współpraca i kooperacja będzie na równo, będzie sprawiedliwie i będzie można zarabiać pieniądze.
I 20 po świętach Słońce przechodzi do znaku Byka. I w znaku Byka i Słońce, i Uran, i Merkury tutaj od 11, tutaj będzie się odbywał także 30 nów Księżyca z pierścieniowym zaćmieniem Słońca. Bardzo ważne wydarzenie. Ponieważ ten nów jest w koniunkcji do Urana, trzeba oczekiwać wydarzeń w świecie olbrzymiej wadze jednocześnie, które mogą nas zaskoczyć, które mogą nas zaszokować, ale miejmy nadzieję w pozytywnym sensie. U Ciebie te niespodzianki odbywają się w dniu codziennym i w pracy, ale nie mają wpływu bezpośredniego na Twoje Słońce, czyli widzę tu na przykład chęć otworzenia własnej działalności. Temat zdrowia, na pewno bym się zajęła. Przeorganizowanie dnia codziennego, inna praca, wyjazd za granicę, zmiana radykalna, zajęcie się może właśnie tematami zdrowia, wchodzenia w przyjemności, byk, tworzenia innej formy zabezpieczenia. Gdy inne osoby mogą powiedzieć, nie pracuję tutaj więcej, nie interesuje mnie to, jestem zmęczony, szukam coś innego. Tak? Czyli byk szuka komfortu, ta pełnia, ten nów będzie przyczyniał się do tego, abyś wykorzystał swoje talenty, abyś zarabiał pieniądze, abyś tworzył zabezpieczenia, ale oczywiście sam się spełniając i spełniając, wykorzystując do tego swoje potencjały, swoje talenty. Jeżeli to będzie coś związane ze zdrowiem, bo to jest także dom zdrowia, może być tak, że będziesz korzystał z jakiegoś czegoś nowego, ale w kierunku natur, terapii, jakieś tam bańki, jakieś tam pijawki, inne odżywianie, chodzenie bosaka po trawie, przytulanie drzew, czyli w kierunku takiej natury, powrót do natury, fizykoterapię, czy wszystko, co jest z tym związane, eko, czy natura, ponieważ efekty zaćmienia oczekujemy do po 6 miesięcy po zaćmieniu, to jeżeli pewne osoby chcą się przeprowadzić czy zmienić pracę, może się to odbywać przez następne 6 miesięcy i przed tym nowiem Pluton wyrusza w bieg wsteczny do 8 października. Pluton znajduje się przed Tobą i tu jest właśnie, zgadzałoby się to ze zmianą pracy czy z przeprowadzką dla niektórych osób, tak? Dlatego w biegu wstecznym chodzi o sprawdzenie jeszcze raz tematu wartości, jak widzę siebie, jak postrzegam siebie, czy wchodzę w jakieś relacje uzależniające, czy wykonuję pracę, bo inni tak robią, tak? Czyli temat uzależnienia od innych, czy też wykonuję jakąś pracę, bo muszę zarabiać te pieniądze. I teraz te wartości po tych zaćmieniach, tak, bo jesteśmy w korytarzu zaćmień od 1 kwietnia do 16 maja, 16 maja następne zaćmienie, że Twoje wartości będą się zmieniać na tej osi. Że będziesz tutaj szedł w kierunku komfortu, będziesz to wybierał i Pluton w biegu wstecznym to jest właśnie podejście do siebie, czy jestem pewny siebie, czy naprawdę jestem zdecydowany, czy kocham siebie, czy akceptuję siebie, jak czuję się wartościowy, czy stawiam na siebie, jak czuję tą siłę, tą motywację, tą wiarę w siebie i tutaj będą ostatni taki szlif, ostatnie takie zakończenie trudnych tematów dla tych osób, które jeszcze pracują ze sobą. Drogie strzelce, energia sprzyja Wam. Wykorzystajcie tutaj do 20 tą energię tego Słońca w znaku Barana, bo można naprawdę zdobyć wszystko. Otwieramy się na nowe, działamy, inicjujemy, nie czekamy i jesteśmy tu i teraz. Życzę wszystkim wspaniałego, spokojnego miesiąca. Zapraszam do konsultacji, zapraszam do rozmów. Informacje znajdują się pod nagraniem. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. Wszystkim życzę pięknego, spokojnego miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie.